Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień dobry. W ten poniedziałkowy poranek, 6 września, pragnę Was, drodzy, przywitać Bożym Słowem, które dzisiaj Księżyczka z Biblią na co dzień podaje nam z dwóch miejsc, z Psalmu 106, 6 werset i z listu apostoła Pawła do Tytusa z 2 rozdziału, 14 werset. Wsłuchajmy się teraz wspólnie w to Boże Słowo. Grzeszyliśmy jak ojcowie nasi, zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. Jezus Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Również mamy przytoczone słowa Marcina Lutra, które korespondują z cytatami, które przed chwilą usłyszeliśmy. Tak jak musisz zaliczać siebie do jednego ze stworzeń Bożych, które po stworzeniu upadło z powodu grzechu Adama, tak samo musisz uważać siebie za jednego z odkupionych i do tych wszystkich słów dodawać słowo nasz. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, słowa, które wybrzmiały z listu apostoła Pawła do Tytusa, tak naprawdę kończą całą listę napomnień, które apostoł Paweł daje swojemu współpracownikowi Tytusowi. Mówi: Jezus samego dał siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Bycie chrześcijaninem przecież nie polega jedynie na złożeniu deklaracji, że wierzę w Chrystusa, ale to codzienna droga, to codzienna przemiana, codziennie odkrywanie na nowo swoich słabości i pokonywanie ich dzięki Chrystusowi. Napomnienia, które daje apostoł Paweł, tak naprawdę przypominają o tym, że nigdy nie można usiąść na laurach, powiedzieć sobie, że w dziedzinie wiary mam już wszystko, ale że powinniśmy reflektować siebie, naszą codzienność i w miarę naszych możliwości zmieniać się na wzór Chrystusa. On, jak to pisze Paweł dzisiaj, dał samego siebie za nas, aby nas pozyskać. A my nie powinniśmy bezczynnie siedzieć, ale jak to pisze dzisiaj, gorliwie czynić uczynki dobroci. Być tymi, którzy ciągle na nowo sami siebie podrywają do tego, by w imię Boże nieść dobro, nieść miłość, nieść ludziom pokój. Zatem i te dzisiejsze słowa niech będą dla nas napomnieniem do tego, byśmy ruszając do tego nowego dnia chcieli z radością przyjąć to Boże wyzwanie do poznawania siebie i do zaglądania w głąb własnej duszy, w której niech nigdy nie zabraknie tej wdzięczności dla Chrystusa i tego, by móc z radością wspólnie, zawsze, każdego dnia, mówić do Niego: Ojcze nasz. Życzę Wam, drodzy, pięknego i błogosławionego dnia. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.